narzeczony Agnes, warmski Janek, podpłynął pod klasztor anuncjaty. Gdy Agnieszka stała na tarasie, zasmucona swoim życiem w celibacie, patrzył przez lunetę i zasalutował. Nie wierzyła, że się go spotka. W oczy jej spoglądał, będąc już na szalupie. Nie wiedziała, czy ma zostać, czy uciec. Proces decyzyjny przetrwała Benedykta. Na Agnes czeka poranna modlitwa. Ciemna jutrznia i wyborna. Tutaj ta modlitwa to była właściwie ceremonia święcenia wody ognia. Atmosfera na niej mrosna, rytuał, wspólnota, jo, 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 śnia.